Chciałem przedstawić, że mamy przyjemność dzisiaj gościć na terenie powiatu łukowskiego pana ministra, posła, przewodniczącego Komisji Rolnictwa Marka Sawickiego, który był już na spotkaniu otwartym z rolnikami w gminie Trzebieszów, jak również za moment udamy się do kolejnej gminy rolniczej, gminy Krzywda. Łuków to szczególne miejsce, szczególny powiat, także w moich rodzinnych relacjach, bo spora część rodziny ze synami z tego powiatu się wywodzi. I to jest też ten powiat, gdzie w pierwszych dwóch kadencjach 93 począwszy prowadziłem kampanię wyborczą. Byliśmy w jednym okręgu wyborczym siedleckim, więc te tereny są nam doskonale znane. Dzisiaj spotykamy się w dwóch gminach, porozmawiać o tym, co bieżącego najbardziej nurtuje samych mieszkańców, samych wyborców, ale też, żeby mówić szerzej o efektach negocjacji, jeszcze niezakończonych negocjacji, jeśli chodzi o wspólną politykę rolną, ale także o racjonalizacji wydawania tych środków w nowej perspektywie finansowej. Jeżeli już jesteśmy przy Unii Europejskiej, to moja gazeta będzie pisała o tym, że naukowcy ze SGGW przeprowadzili badania na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. Badania dotyczące tego, w jaki sposób Lubelszczyzna pozyskiwała środki europejskie. I niestety powiat łukowski wypada w tych badaniach najsłabiej. Prawdopodobnie jest tak, że najlepiej byłyby pozyskiwane pieniądze właśnie w sektorze rolniczym. Czy pan minister ma jakąś podpowiedź dla samorządowców, przedsiębiorców, beneficjentów, jak poprawić te notowania, żeby na przykład podobnych badań jak w 2020 roku, czy w 2020 roku, powiat łukowski nie pozyskowi w Lubelszczyźnie dokonał? Mogę mówić z własnych doświadczeń, ja byłem i wójtem, i ministrem, i posłem, więc uczestniczyłem na wielu poziomach i planowania, wydatkowania tych środków, i później także ich programowania, że tutaj potrzebna jest ogromna aktywność władz samorządowych, zarówno szczebla powiatowego, jak i szczebli gminnych, i wiemy doskonale, że gminy gminą, powiaty powiatom pozyskiwanie tych środków nie są równe. Tu musi być ogromna otwartość samych szefów, ale także ich służb na udział w szkoleniach, na udział w kontaktach z innymi, bo często poprzez właśnie taką wymianę doświadczeń więcej się uczymy niż tylko i wyłącznie czytając unijne programy. Jeden z największych zakładów pracy, pracodawca Łukowskie Zakłady Mięsne, boryka się też z problemem, nie jestem przepisów odnośnie uboju rytualnego. Kiedy ta kwestia zostanie rozwiązana? Ministerstwo Rolnictwa Polskie Stronnictwo Ludowe ma jakiś pomysł na tę kwestię? Rada Ministrów przyjęła stosowny projekt uchylający artykuł 34 ustawy o ochronie zwierząt, natomiast czy w Sejmie zostanie to przegłosowane i przyjęte? Pewnie dowiemy się w najbliższych tygodniach. Akcja ze strony obrońców zwierząt jest naprawdę bardzo zmasowana, bardzo agresywna. I tutaj trzeba powiedzieć, że tak naprawdę to nie jest kwestia samych pieniędzy, to jest kwestia, tak generalnie rzecz ujmując, wyboru pomiędzy moralnością religijną, a moralnością obrońców zwierząt. I jeśli przez tysiące lat określone środowiska konsumenckie w związku z religią stosują takie, a nie inne metody pozyskiwania mięsa, to ja powiem tyle. Każda z tych metod ma charakter barbarzyński i pewnie najlepiej byłoby, gdybyśmy wszyscy przeszli na wegetarianizm, ale to jest mało realne i mało prawdopodobne. Natomiast prawo europejskie dopuszcza ubój na cele religijne. 22 państwa unijne nie wprowadza w tym zakresie żadnych ograniczeń. I oczywiście, jeśli w Polsce ten ubój nie będzie dopuszczony, to świat się nie zawali, ale trzeba wiedzieć, że polskie bydło, polski drób na rynki arabskie, na rynek żydowski będą ubijane u naszych południowych sąsiadów, bo tam żadnego ograniczenia i zakazu nie ma i
do cierpienia związanego z ubojem dojdzie jeszcze cierpienie związane z przedłużonym transportem i warunkami tego transportu. I tu warto, żeby obrońcy praw zwierząt mieli to na uwadze. Natomiast z pewnością też jest to kwestia sporej ilości miejsc pracy. Może ja się włączę do dyskusji. Odpowiadając tutaj koledze Łukaszowi na pytanie, wspomniał Pan o takich krajach jak nasi sąsiedzi, czy też kraje arabskie. Ja troszeczkę chciałbym się zapytać o coś innego, mianowicie w pewnych mediach, czy to w Gazecie Wyborczej, czy w różnego rodzaju portalach internetowych, można ostatnio poczytać takie informacje, z których wynika, że polska żywność nie jest już tak popularna w krajach Europy Zachodniej, jak to wyglądało kilka lat temu. Czy po prostu miejsce polskiej żywności zajmuje chińska żywność? To może taka troszeczkę wstrząsająca, przynajmniej dla mnie, wiadomość, ale czy ma Pan jakąś receptę, Pana partia ma jakąś receptę, co zrobić, aby polski rolnik, jednak polska żywność miała niesłabnące zaufanie w krajach Europy Zachodniej? Panie redaktorze, bon appetit tym, którzy chcą jeść chińskie produkty, bo Chińczycy sami unikają chociażby własnego mleka w proszku i zdecydowanie stawiają na mleko importowane z Polski. Zresztą w ostatnim czasie handel żywnością z Chinami coraz lepiej nam się rozkręca i to w stronę chińską, a nie odwrotnie, więc tu obawy co do jakości nie mam. Ze względu na to, że Polska rzeczywiście w ostatnich latach miała ogromną dynamikę eksportu, sięgającą 12%. W roku ubiegłym sprzedaliśmy żywność za prawie 18 miliardów euro, przy ostatnim bilansie 4 miliardy, więc nic dziwnego, że wobec polskiej żywności zaczęły się tak naprawdę nie do końca fair akcje informujące o rzekomych wadach czy o rzekomej złej jakości. Mnie się wydaje, że mimo wszystko najlepszym weryfikatorem tego typu informacji, bez względu na to, jak bardzo, jakie media w to się angażują, to są konsumenci. Mimo zmasowanej akcji przeciwko polskiej żywności w telewizji, w radio czeskim, okazuje się, że eksport do Czech nie maleje. W ubiegłym roku sprzedaliśmy za kwotę powyżej miliarda euro. W podobnej ilości sprzedajemy do Wielkiej Brytanii. I mało tego, spora grupa Czechów i Słowaków potrafi przyjechać 50 km na polską stronę granicy i tu zaopatrywać się w żywność, bo uznają, że ta żywność jest po prostu od czeskiej czy słowackiej lepsza. Ja mam takie pytanie, bo Pan mówił tutaj, odpowiadając koledze na pytanie o środki unijne i wykorzystywanie, że samorządy muszą usprawnić swoje działania, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków własnych. No ale wszyscy z doświadczenia wiemy, że te środki własne na inwestycje, które miały być refundowane tak naprawdę, a nie dofinansowywane, brało się kredyty. No i dzisiaj samorządy stoją, można powiedzieć, pod ścianą. Mają zadłużenie na tyle wysokie, że kolejnych kredytów brać nie mogą. Więc co, jeżeli za te 2-3 lata ruszą kolejne programy? Jeżeli samorządy nie spłacą tych długów, nie spłacą kredytów, nowych kredytów brać nie będą mogły i nie będzie nowych inwestycji unijnych. Jak to zrobić? Nie, to jest, moi drodzy, to jest też pewna dyscyplina, bo zadłużenie państwa liczy się nie tylko w budżecie federalnym, ale także z budżetami samorządowymi i ta dyscyplina, ten ogranicznik 60% obowiązuje wszystkich, więc tu musi być racjonalne gospodarowanie. Często zdarza się, że samorządy mniejsze podejmują się inwestycji, niestety takich, na które ich nie stać, jeśli chodzi o środki własne, więc to jest też dylemat, więc może tutaj trzeba bardziej umiejętnie łączyć inwestycje o charakterze infrastrukturalnym ze wsparciem i różnego rodzaju ułatwieniami dla przedsiębiorców, gdzie jednak zwiększenie zatrudnienia, zwiększenie także liczby zakładów mają istotny wpływ na dochody samorządu, bo to jest i odpis podatku od osób prawnych, i odpis podatku od osób fizycznych, więc może czasami nawet przejściowo opłaci się zastosować ulgę chociażby podatku od nieruchomości, czy jakoś zachętę inwestycyjną dla przedsiębiorcy po to, żeby inwestował w danej gminie, w danym powiecie, a nie uciekał do sąsiadów. To mówię, no to wymaga ogromnej umiejętności, natomiast powiem szczerze, że pewnie abolicji zadłużenia samorządów trudno się spodziewać, bo też mielibyśmy taką sytuację, że te samorządy aktywne oczywiście dalej by rozwijały i inwestowały, natomiast
jest też spora grupa samorządów, znacznie mniejsza, ale jest, która ma lokaty, która nie inwestuje, która nie poszukuje środków zewnętrznych i to jest też wielki problem, warto, żeby również zastanowić się nad sposobem dotarcia do tych środowisk, do tych społeczności, bo wiemy, że te środki ten rozwój są potrzebne wszędzie. Jesteśmy w powiecie łukowskim, ale żeby nie wymieniać z powiatu garbolińskiego, są przykłady dwóch sąsiednich gmin, gdzie w jednej już praktycznie zakończyli budowę wszystkich dróg i chodników i to jest teren pięknie uporządkowany. I druga sąsiednia gmina o podobnym potencjale, podobnej wielkości, gdzie praktycznie z zakresu tej infrastruktury drogowo-chodnikowej nie zrobiono nic, więc tak to niestety wygląda. Dobrze, jeśli można, to ja chciałem wam podziękować za udział w tej konferencji. Widzę, że jest zapotrzebowanie. Chcę jeszcze dodać, że tak, gospodarzem tutaj wizyty pana ministra posła Marka Sawickiego był Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego i na pewno odpowiemy na wasze zapotrzebowanie, zapotrzebowanie mieszkańców naszego powiatu i być może w miesiącu czerwcu uda nam się również sprowadzić jakiegoś polityka, nazwijmy to z pierwszych stron gazet. Jak znaczy, aktualnie rzeczy. Dziękujemy.